Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony LLBK i znajdujemy się ponownie w Wiedźminie. Naszym celem aktualnie jest Novigrad. W końcu idziemy do Ciri, bo... do Ciri, świetnie, tak. Do Triss oczywiście, nie do Ciri. Moja głupota, jak widać, przewyższa mnie już w każdym stopniu. Będziemy mieli tam kawałek... Nie ten przycisk, przepraszam. Ej, użyłem jaskółki. Będziemy oczywiście... Mieli kawał drogi do przejścia, ponieważ raczej do przegalopowania, ponieważ Novigrad jest dopiero tutaj, a my tutaj mamy cały obszar praktycznie niezbadany. W takim razie idziemy na posterunek graniczny na razie. To jest tam właśnie, gdzie dostaliśmy glejter dański bodajże, jak się nie mylę. Tam, gdzie bawiliśmy się z gulami tyle czasu, pamiętacie może? Mam nadzieję, że tak. He. Lepsza zabawa. X. Płotko, płoteczko. I jeszcze zanim pojedziemy dalej, chciałbym nie w medytację się wrzucić, tylko w postać. Gdyż chciałbym rozwinąć tutaj w końcu precyzyjne cięcia, tak? Bo mogę już, tak, mogę. Oczywiście, że chcę wykupić i oczywiście wrzucić ją tutaj. A dobra, czy mam coś jeszcze, czego nie mam wrzuconego? 2, 3, 1. Nie. Mamy łącznie 6, a mamy 7 slotów. Na razie nic więcej tutaj nie dodamy z naszych umiejętności. Dupy troszeczkę. Może przeskoczę. O, udało się. Płotka jak zawsze dobra, zbugowana. I szczerze mówiąc, jestem przerażony, ponieważ boję się, że naprawdę ten Novigrad to będzie zabójstwo dla mojego peceta. W sensie dla procesora dokładniej. Ale zobaczymy. No, zaczyna się render oczywiście, dlatego ma się drobne ścinki gdzieniegdzie. Mam nadzieję, że nie zabije to totalnie całej gry. Nie, już wszystko wróciło do normy. Okej, okay, bandyci. Quen. Widzę, że tamten kolega też już nam się zbugował. Jak ostatnio, jeden. Pięknie przecięty, dobra. To twój zły dzień. Gościu, chodź tu. Tak, świetnie, uderzyłem go z ręki. A i tak mu chyba zadałem całkiem niezłe obrażenia. Zwólcie chwilę. Porobione. No podnieść to, Geralt, halo. Proszę podnieść, dziękuję. W sumie chciałem tylko zabić po prostu tych gości, żeby mnie po prostu nie denerwowali. Poza tym to jest exp, tak? Zawsze. Okej, okay, mamy zamek Drachim. Czem Darim. Nie wiem, czy to powinno być dźwięczne, czy bezdźwięczne w tym wypadku. Ja mam takie właśnie problemy z wymową czasem, że nie wiem, czy dokładnie się coś wymawia w ten czy inny sposób. No cóż, natomiast na razie... Raczej ja znowu źle pojechałem. Nie, tutaj jest przecież wjazd, to jest ta cała wioska. Oby tak padało, jak będę siać jarę. Od tego akurat nie słyszałem tekstu. To było fajne. Stąd już nie jest daleko, tak więc przejdźmy się stąd na piechotę. I tak nie będziemy mogli za... nie będziemy mogli niestety za bardzo w... Nie patrzę na FPS i na... no to, że kodowanie mi nie płacze. Na razie jest jeszcze dobrze. 53 FPS, czyli spadek o 6 zaledwie w tej lokacji, co jest dla mnie szokiem. O! Tam są te ukryte skarby, przepraszam. Ale to było konieczne do zrobienia. Okej, szakłak chyba. W każdym razie, na czym to ja skończyłem? A i zaczyna się znowu lipki jego myślenia, raczej jego brak. Tam zaraz oczywiście jeszcze skoczymy po te skrzynie, które są na dole. Tam są chyba skrzynie. Co, nurkowanie? To są skrzynie, ale one są... A można je przeciąć czy coś? Nie można. Okej, nieważne. Mój błąd. No nic. W każdym razie. A, tego tekstu tam nie słyszałem, więc jestem w szoku. W sensie. I ogółem z tej wioski, z tej wsi powiedzmy. Tak, jak to się nazywa w ogóle dokładniej na mapie? Chcę zaraz sprawdzić.
Zwólcie mi na sekundkę. Przy bramie chwały. Tutaj ogółem bardzo niewiele robiłem, jeśli mam być szczery. W sensie... Ogólnie tutaj chyba nie ma jakoś ultra dużo do zrobienia w tym fragmencie tej lokacji. Tutaj chcę iść jeszcze po tablicy ogłoszeń na chwilkę. I zaraz potem do mojego celu misji. Ale nie zauważyłem, że to jest jeszcze właśnie... No, strzyk, to fajnie. Nie wiedziałem, że to jest tablica. W sensie nie zwracałem na to uwagi wcześniej. Dopiero teraz. Okej, świetnie, że są zlecenia. Oczywiście przeczytajmy je sobie wszystkie. Super, zrobione, to można odbębnić. Potem zajmiemy się oczywiście tymi misjami. One pewnie są łatwe na jakieś, nie wiem, 10, 15 poziom max. Czyli akurat dla nas. Hola, hola, długouchy. A podatek zapłacić? Podatek? Od czego? Od bydła. Kiedy ja nie prowadzę żadnych zwierząt. Nie, ale sam jesteś bydło. Albo zapłacisz, albo wracaj na miedzę. Chciałem zostawić, żebyście sobie tego posłuchali przez chwilę. Okej, nie zatrzymują nas przy bramie, ulicznica oczywiście, czyli miejsce, gdzie wydamy wszystkie moje pieniądze, prawda? To się nie da wskoczyć, właśnie, to jest problem akurat Wiedźmina, że się nie da na te murki wskakiwać. A na to mogę? Powinienem móc. Ja chcę tam zajrzeć, co się tam stało takiego. W sensie, bo widzę trupy, nie? Sami rozumiecie. Co tutaj się znajduje? Cholera, znowu F zamiast E. Okej, nie mam pojęcia, co tutaj się podziało, ale widzę, że jakieś trupy są, więc... Znaczy trupy. Jakieś rzeczy z trupów. Więc chętnie zbiorę. Coś bardowie sobie grają i mamy jakąś misję od razu przy jakimś kowalu. Czy to jest tak? To jest Hattori. Znowu F-kę kliknę, nie wiem dlaczego. Co zwyczajnie jakieś dostać? Dziwne. Pierożki redańskie, specjalność zakładu, serdecznie polecam. A niech mnie Wadgern w moim lokalu. Nie może być. Skąd wiesz, że jestem Wiedźminem? Żartujesz, a kto inny używa srebrnych głowni? Mahakamska robota, co? Będzie ze 40 cali. 40,5, ale i tak jestem pod wrażeniem. Fachowiec widzę. Jestem Abe Harhatori, były mistrz miecznictwa, obecnie garmarzu. Geralt z Rivii. Miło cię poznać, Geralt. Czym mogę służyć? Może pierożka? Jasne, pierożki zawsze w cenie. Dobre. Cieszę się. Mogę coś dla ciebie zrobić? Chciałem zrobić. Nie wiem dlaczego, ale kusiło mnie po to, żeby spróbować tego pierożka. Chyba tego nie zrobiłem wcześniej, jak grałem w Wiedźmina, dlatego teraz się śmieję na przykład z tego. Szukam dobrego miecznika. Znasz jakiegoś? Ha! Nie sądzisz, że trzy miecze na plecach to będzie przesada? Dobre, szczerość. Ale tak poważnie. Wykuwasz jeszcze coś czasem? Szczerze mówiąc, rzadko. Teraz robię pierogi, z czegoś trzeba żyć. Ale tęsknię za miechem i kowadłem. Gdyby nie ten chęt do żony Van Horn... Nie wiem, o czym mówisz. Nie będę klienta Wiedźmina podejmował pierogami. Chodź, pokażę ci coś. O, zaczyna się. To będzie ogólnie fajna misja związana z tym. Mimo, że to jest poboczniak, to jest zajebiste naprawdę też. Sporo tych mieczy i to nie byle jakich. Dzięki. Zostawiłem sobie kilka sztuk na pamiątkę. Kilka. Szkoda, że już się tym nie zajmujesz, kilka. Bo chętnie bym wymienił swój sprzęt na taką stal. Dlaczego ktoś z takim potencjałem babra się w cieście? Potrydania? Bo to lepszy interes jest. Ale przede wszystkim bezpieczniejszy. W garmarzu nikt nie znika, nie zostaje kaleką. Rozumiem. Ktoś kontroluje nowigradzki rynek kowalski? Oficjalnie nie, ale... Wszystkie dostawy przechodzą przez Ernsta Van Horna, a on ponoć często grywa w karty z Tasakiem. Tasak. Zaczyna się. Kim jest ten Ernst Van Horn? Zaczynał skromnie, miał mały warsztat w dokach. Był jednak bardzo ambitny, wiedział, że nie może konkurować z innymi miecznikami na poziomie warsztatu, to szukał innych sposobów. Innych? Tutaj kogoś obrzucić błotem, tutaj wykupić długi za bezcen i przejąć. A jak trafiło na chędożonego nieludzia, to donieść władzom, że jest hawekarem. Rozumiem, że właśnie w ten sposób się ciebie pozbył. Nie poddałem się bez walki.
Chodziłem do ratusza, pertraktowałem. Okazało się, że bez sensu. Był już wtedy pod ochroną Tasaka. A w Nowigradzie mało kto się porywa na Tasaka. Nie próbowałeś się z nim dogadać? Z Van Hornem? No coś ty. To kawał bezwzględnego gnojka. Albo grasz według jego zasad i płacisz mu procent, albo cię nie ma. Rozumiem. Ale wiesz, nie mogę narzekać. Pierogarnia daje świetny dochód. Naprawdę? Tylko, że... Nie spodziewałbym się. Tęsknisz za miechem i kowadłem. Nie próbowałeś załatwić dostaw z innego źródła? Wszystkie kontroluje półświatek. Jakim ja jestem partnerem do rozmów dla tych bandytów? Chociaż... A może gdybyś ty pomógł mi z dostawami? Mam ci załatwić dostawy niby skąd? Wystarczy, że poszedłbyś ze mną na spotkanie. W charakterze ochrony. Swego czasu w sprawie dostaw żelaza pertraktowałem z człowiekiem króla żebraków. Rozumiem, że to ktoś ważny w podziemiu. Tak, a dodatkowo skłócony z Tasakiem, który popiera Van Horna. Tylko, że on żądał jakiegoś chorego procentu. Ale może mógłbyś mi pomóc w negocjacjach? Spokojnie, nie chcę nic za darmo, dogadamy się. Mógłbym na przykład wybrać sobie coś z tej kolekcji? Zapomnij o tych śmieciach. Wykuję ci miecz, którym będziesz mógł zabijać bogów. Zdaję więcej kilka na pamiątkę. Nie chcę się mieszać kilka w śmieci. Podziemia. Nie ma to jak docenienie swojej własnej pracy, nie? Mi się pomoc kogoś takiego jak ty. A temu sukinsynowi należy się nauczka. Będę twoim dozgonnym dłużnikiem. Chcesz? Chcesz zbroję płytową? Załatwię ci. Może trebusz, katapulty. Świetnie. Trebusz i katapulty, a do tego zbroję płytową i trzy miecze na plecy. Najpierw wszystkie z cierniami i ozdobione złotem. Ustawiam i diamentami. Spotkanie. Doskonale. Spotkajmy się po zmroku. Przy żurawiu w dokach. Fajna to misja. Ona była bardzo, bardzo fajna, uważam. A powiem wam, że mimo wszystko aż tak bardzo FPS-u mi nie cierpią. Znaczy patrzę i... O nie, dobra. Jest, enkodowanie zaczęło się. I to nie jest chwilowy problem. Znaczy zaraz zobaczymy, nie? Znaczy przez chwilę tylko się wrzuciło. Pewnie przez renderowanie, bo ogólnie na tym terenie jestem po raz pierwszy na tym save'ie. Więc... No, jest problem. Możecie mieć albo ścinki mojej kamery, albo ścinki całego obrazu. Jeżeli się tak stanie, to przepraszam, ale wiecie co? W takim razie... Jednak będzie się musiało to odbyć tak jak myślałem. W ten sposób, żeby po prostu procesor w tej lokacji nie dostawał downa, bo naprawdę, no i nadal to samo, niedobrze. Mimo iż wyłączyłem postprocesy wszystkie, praktycznie. Jest gdzieś kraina, gdzie żyje więcej takich. Kurde, nie jest dobrze. Wiecie co, jeżeli to potrwa za długo, to po prostu wytnę. Ale muszę sobie coś poustawić tutaj, grafikę gamma może. Może graficznie zejdę trochę z tego jakiegoś terenu. Gdzie to mam liczba postaci w tle? Mała, okej. Okay. Cień jeszcze zrzucę na niskie, żeby jak najmniej tej dać prockowi do roboty. O Jezu, ale ta gra inaczej wygląda. A nie, nadal jest problem, w sensie nadal jest bardzo mało FPS-ów i jest enkodowanie przyciążone. Mamy cutscenkę akurat, więc jest dobrze. Żadne zło nie uchowa się przed świętym ogniem. Święty ogień oświetli je, spali, oczyści. Święty ogień oświetli, spali i oczyści. Oto płomień łaski i miłosierdzia. Ty odmieńczy. Będziesz płonął powoli. Będziesz błagał o śmierć wszystkim nieznanymi ci głosami naraz, jak inni. A, dobra, już rozumiem dlaczego. Nie zrobiłem nic złego, nic! Ja tylko chciałem żyć jak wy! Ratujcie, dobrzy ludzie! Proszę! To jest... na D, jak oni się nazywali.
Patrzcie, to co Doppler? Doppler, właśnie, o. Tak się to nazywało. No widzicie, też graficznie wszystko ogółem jest gorsze teraz. Wiadomo chyba dlaczego. To co w ogóle się tutaj dzieje w tym Nowigradzie, to jest chore po prostu. Teraz wracamy do gry. Mam nadzieję, że Dudu nie dał się złapać. Dudu, czyli jeden właśnie z Doplerów sprzymierzonych powiedzmy z Geraltem i całą paczką. Patrzę na... Aha, już jest, zaczyna się enkodowanie. Aj, będzie to bolało i to bardzo. Więc zaraz ze wszystkim schodzę na dół. Nie rozgrywka, oczywiście, że nie rozgrywka. Mapowanie klawiszy, nie. Zrobię wideo. Grafika. Wyłączone. Zobacz, czy Faustyn mi pomoże cokolwiek. Czy nadal będzie płakanie? O, nie, miałem już nadzieję. Jeden zakup w cenie dwóch, no to świetnie. A, nie ten przycisk. Kliknąłem. W sensie, kliknąłem inną misję niż chciałem. Słuchajcie, nie mapa, zadania, cholera, wszystko mi się teraz miesza. Nic do kłębka, nie chcę zadań poważnych, chcę na razie stosy Nowigradu. Ale i tak jest duży problem w tym Nowigradzie. Okropnie duży. Nie wiem, schodzę ze wszystkim, po prostu żeby w tym Nowigradzie dało się jakoś grać. Ale nie, nadal mimo wszystko zszedłem ze wszystkim jak najniżej. Nadal są problemy z enkodowaniem. Znaczy, one są już krótkie, ale są nadal. Cały czas, na przykład teraz cały czas są. Czekajcie, wiecie co, sprawdzę sobie kontrolę w Escape'em, w sensie menedżerem zadań, jak to wygląda w procentach wykorzystania. Wiedźmin, 54%. Ała. My obrabiamy ten dom. Zobaczcie, szedłem z kilkoma opcjami na dół. To nie jest już ta sama gra. Jak to brzydko teraz na przykład wygląda, zupełnie inaczej. Liczę do trzech i ma was tu nie być. Raz. Słyszałeś? Dwa. Patrzcie go, będzie nas tu straszył. Trzy. Już się zestrałeś? To mnie mogę ich po prostu zabić. Geralt, co łaska, byś wyciągnął może miecz, coś? A, na przykład teraz przestało płakać aż tak bardzo. Znaczy jest 98% wykorzystania, więc sami rozumiecie, nie? Znaczy ja staram się cały czas patrzeć na Procka i na grę jednocześnie, tak więc wybaczcie, jeśli tutaj dostaję ogółem pierdziel, delikatnie mówiąc. Spokojnie, podzielimy się, starczy dla wszystkich. Nie jestem złodziejem. Szukam czarodziejki, która tu mieszkała. Pewno ukrywa się w jakiejś norze, jak oni wszyscy. Już koniec? W ogóle skąd to się wzięło? Czy przez to, że wciągnąłem miecz, czy co? Nie wiem, mniejsza. Musi wiedzieć, gdzie jest ta kryjówka. Ja bym je szukał w zgniłym gaju. Gdzie jest ten zgniły gaj? Pojęcia nie ma. Podobno przesiadują tam różne dziwadła i odmieńce. Nawet byś się tam nadał. Najpierw musiałbym wiedzieć, jak tam dojść. Powiadają, że można się dostać kanałami, co się zaczynają poza miastem. Mało kto wie, gdzie one są. Popytaj żebraków. Albo znajdź złodzieja i szpieguj. Powiadają, że żebracy i złodzieje muszą płacić haracz królowi żebraków. Żebracy mają tu swojego króla? Takiego w koronie i z perłem? Jasne. Nie śmiej się. Król żebraków to tylko przezwisko. W Nowigradzie wszyscy się z nim liczą. Tylko uważaj, bo tam nawet Mengę się nie zapuszczą. Kim jest Mengę? To jest złe pytanie. Czego chciał? Mamy chyba go właśnie tutaj. Mengę! Straż świątynna! Zabrać to złodziejskie nasienie do pokoju zwierzeń. Ale panie, za co? Przecież to kram czarodziejskiej suki. Według ciebie wolno rabować ich mienie?
No, magowie i czarodziejki są wyjęci spod prawa. Ale ich dobytek to sprawa Straży Świątynnej. A Nowigrad jest praworządnym miastem. Jo, bo nie ma procesu, problemu z enkodowaniem. Właśnie powiedziałem, mi się zaczęło. To nie jest kwestia czucia. Nietoperze mają doskonały słuch. No proszę, na nietoperzach też się znasz. A ja myślałem, że tylko na potworach. Tak samo jak nietoperz wyczuwa ćmy, tak ja wyczuwam dziwadła. Nowigrad to nie jest miejsce dla takich jak ty. Nie zrobiłem nic złego. Ale zrobisz. Tacy jak ty prędzej czy później zawsze sprawiają problemy. A to miasto jest pod moją opieką. Moją i wiecznego ognia. Na razie nie mogę ci nic zrobić, ale wiem, że tu jesteś. Wystarczy, że popełnisz jeden błąd, a popełnisz go. Będę pierwszym, który się o tym dowie. A wtedy zostaniesz poddany procedurom, jak każdy magiczny cudak, który ma czelność brukać nasze miasto. Do zobaczenia. Jeszcze myślę o zejściu z rozdzielczością, ale wtedy to nie będzie już w ogóle, to już w ogóle nie będzie Wiedźmin. Przynajmniej nie to samo, co widzicie teraz. Kurde. Nie wiem, na czym mam mi zależeć. Czy bardziej powinienem się skupić na tym, żeby jednak zbić to enkodowanie i nie wiem, pobawić się opcjami graficznymi. Chociaż to też niewiele da, prawda? Bo to przede wszystkim grafikę mi odciąży. Niestety procka już nie bardzo. Albo... Nie, no na przykład teraz to jest totalnie 100% na maksa i to cały czas. Zupełnie jakby Triss została uzdrowicielką. Mam tutaj kilka rzeczy do przeczytania. Takiej szczotki do włosów używała tylko Triss. Mogłem sam się tutaj pozbierać jak najwięcej. I kurczę, nie chcę teraz już przerywać, ale szczerze nie mam pojęcia, co mogę zrobić, żeby Nowigrad działał lepiej. W sensie, no grafika jak widać tutaj niewiele niestety pomogła. Miałem nadzieję, że część tych procesów chociaż będzie związana z... z prockiem, ale chyba nie bardzo. Jakość wody była średnia, jakość terenu średnia, cienie średnia, niska, znaczy niska, jakość tekstur była uber i poziom szczegółów był uber, jak dobrze pamiętam. Chyba tak to było, mniejsza. Ja już sobie potem to ogarnę. Zastanawiam się, co jeszcze mogę zrobić, żeby po prostu... Znaczy, na przykład teraz procent wcale nie cierpi bardziej, tak? To jest cały czas to samo. Tylko nie wiem, co zrobić, żeby ten Nowigrad był taki, jak bym chciał, żeby był. W sensie, żebyście wy to widzieli płynnie, a nie mieli na przykład ścinek mojej kamerki. Chociaż w sumie aż tak to nie boli. Dobra, jeżeli będzie ścinało tylko kamerkę, to ja to mam absolutnie w dupie i będę się cieszył. Ale nie mam pojęcia... O, pierożek. Nie mam pojęcia, jak to zadziała ogółem. To jest jeszcze coś do Triss. Leżącego. Jeśli będzie ścinał wam tylko kamerkę, to ja absolutnie nie mam problemu. Naprawdę, kamerka to jest najmniejszy problem. To ja ją mogę wtedy wyłączyć. To mnie nie boli. Ważne, żeby gra wam chodziła płynnie i żebyście widzieli ją przede wszystkim płynnie. Przepraszam, że tak cały czas mówię, spoglądam, ale to jest uzasadnione, myślę. A jeszcze coś tam mamy do zbadania. Czuję magię w amuletach. To amulety Triss. Była uczulona na eliksiry. Właśnie, a chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz jeszcze. Róża pamięci, nie wiem czy pamiętacie. Z poprzedniej części.
Wiedźmina. Kiedy dostaliśmy ją, raczej znaleźliśmy ją, albo zerwaliśmy w ogrodzie. W elfim ogrodzie, tak? Dobrze pamiętam? Chyba tak. I ja naprawdę proszę, żeby to nie ścinało wam gry. Bo ja nie wiem, jak ten odcinek wyjdzie, naprawdę, nie wiem. I boję się, dlatego przepraszam, jeżeli on będzie jakoś tam, nie wiem, pocięty, albo wyjdzie, nie wiem, z niego 6 minut czy coś. W sensie, jak na przykład umieszczę tylko fabułę w nim, nie? To mi rozumiecie. Okej, mamy kolejną, mamy tutaj złodzieja, którego zauważy Geralt. Najmocniej przepraszam. Ciągnij dziada po bruku. Okradli mnie! Łapać złodzieja! Było na przykład głupie, w sensie... Chodź. Uważam, że akurat to było słabo, znaczy... Nowigrad, stolica świata, a tu takich obwiesiów wpuszczają. Chodziło mi o coś innego. Mianowicie o to, że... Co tutaj w ogóle mam zrobić? Znajdź złodzieja, a... A zaraz go znajdziemy oczywiście. Tylko kurczę, czym ja to miałem powiedzieć? A, że słabo była zrobiona, przeprowadzona ta scena kradzieży. W sensie, nie wiem jak głupim trzeba być, żeby to rzeczywiście zadziałało. Tutaj mamy żebraka, z którym możemy pogadać. Poratujecie weterana walk z czarnymi? Gdzie walczyłeś? Wcześniej w Angrenie, a teraz w Cidaris i nad nurtem Pontaru. Poratujecie? Weź. A teraz ty pomóż mnie. Muszę znaleźć zaułek, na którym miejscowi mówią zgniły Gai. To ważna sprawa. Ja nic nie wiem o żadnym Gaju, a o zgniłym to już na pewno. Nie jestem sadownikiem. To pilna sprawa. Zostawcie mnie, nic nie wiem. Mam ochotę go zabić, ale wiecie, że tego nie zrobię, prawda? Widać zresztą było po jego nastawieniu, że to na pewno nie o to chodziło, tak? Daj mi dziad, pochylcie się nad ludzką niedolą i wspomóżcie biedaka. Że nie chciał nas tam po prostu zaprowadzić, nie? Dam ci koronę. Dobre i to, panie, bo z głodu żołądek przyrósł mi do krzyża. Ale mogę ci też dać więcej. Wystarczy, że mi powiesz, gdzie zanosisz całodzienny zarobek. Do mojej pani. Spróbowałbym inaczej. A ja myślałem, że do zgniłego Gaju. Jak dla mnie król żebraków może sobie wsadzić w żyć koronę i popchnąć berłem. Grosza ode mnie nie dostanie. Jesteś bardzo odważny albo bardzo głupi. A co on może mi zrobić? Połamać nogi? Proszę bardzo, kaleka zarabia dwa razy więcej. Myślę, że na połamaniu nóg się nie skończy. W takim razie może dasz garść monet dla przyszłej wdowy. Nie zapłacę. Nic mi nie powiedziałeś. Bo nic nie wiem. Żegnam o ziemble. Oni wszyscy coś wiedzą, zresztą widzicie. Ludzicka strasznie. Zresztą widzicie po ich zachowaniu, o to mi chodzi. Tego nie możemy rozwalić Arnem? Nie, nie da się, szkoda. W każdym razie widzicie chyba po ich zachowaniu, że oni nagle się zmieniają, totalnie zmieniają ton głosu i to w jaki sposób do nas mówią. Przepraszam, że cały czas patrzę na tego OBS, ale ja się modlę o to, żeby nie było po prostu tych ścinek takich kamer, tylko gry. Kamera to naprawdę jest... wisi mi i powiewa. Proszę mnie nie zaczepiać. Mam chyba naszego złodziejaszka. Nie? Nie, miałem nadzieję. Ja mam jeszcze jednego żebraka, z którym możemy porozmawiać. Z tego co widzę. O. Wieczny ogień nas chroni. Znajdzie się datek dla ubogiego? Chromy? A gdzie tam? Obie nogi władne, a ręce jak wiatraki. O, jak macham. O, spójrzcie, o. Widzisz? Ja pomierzony na umyśle jestem. Muszę się dostać do miejsca, o którym mówią zgniły Gai. A ja wiem, nie powiem. Dlaczego? Bo nie wolno mi mówić. Ale bym ci powiedział, jakbyś taki namolny nie był. Jak chcesz, to możesz przyjść drugi raz. Wtedy może ci powiem. Rzeczywiście masz pomieszane w głowie. A nie mówiłem?
Mam drugi raz przyjść, to przyjdę. Możemy pogadać? O, to znowu ty. Pogadajmy jak ostatnio. Mam pomieszane w głowie, ale reszta zdrowisieńka. Tak jak mówiłem, szukam zgniłego Gaju. Za drugim razem twoje życzenie moim rozkazem. To tam, o. Tam, czyli gdzie? W dzielnicy burdeli. Jest taki zaułek za bramą i wcale nie jest zgniły i nie jest Gaj. Głupki tak o nim mówią, ale ja wiem. I każdy tam może wejść? Oczywiście. Chyba, że nie powie, stara locha powiła warchlaki. Wtedy mogą nie wpuścić, ale to łatwo powiedzieć. Posłuchaj, stara locha powiła warchlaki, widzisz? Dzięki za pomoc. No i już mamy, proszę, informacji. Kurde, nie wiedziałem, że da się tak łatwo ją zdobyć, szczerze mówiąc, bo nigdy jej w ten sposób nie zdobyłem. W sensie zdobyłem ją inaczej troszeczkę, za pierwszym razem, gdy grałem w Wiedźmina. Okropne spadki FPS-ów do, myślę, że nawet 45. Procesor na 100% wykorzystany. Ale jest dobrze. O, degrengolada usłyszałem słowo. Ciekawe, w sensie... Słyszałem je tylko kilka razy w życiu. I wydaje mi się zabawne trochę. A ty kto i czego tu chcesz? Przyjrzyj mi się. Co dostrzegasz? Żółte ślepia, dwa miecze. Mutowany zabójca mi się widzi. Słyszałem, że to odpowiednie miejsce dla dziwolągu. Dobrze słyszałem. Jak znasz hasło, wchodzisz za darmo. Nie znasz, musisz zapłacić datek na nasz gaj. Zobaczmy, czy mogę starą lochę powiedzieć. Stara locha powiła warchlaki. A. Witaj w naszym gaju, bracie. Powiedział, że mogą nie wpuścić, a jednak wpuścili. Zaryzykowałem, no co? Jak nie, to bym ich po prostu wszystkich powybijał. Czy coś, pewnie. No nic, F5, jakiś szybki zapis. Plus do tego jeszcze zaraz zapiszmy grę. Przepraszam, że ten odcinek był taki sobie, jeśli chodzi o komentarz, ale naprawdę skupiłem się na tym, żeby patrzeć na OBS-a i to i na mój procesor, aniżeli patrzeć na grę i słuchaj tego, co się dzieje. Zresztą tak głównie po prostu rozmawialiśmy, takie pierdoły były ogólne rozpoznanie, powiedzmy, w Nowigradzie. Dobra, moi drodzy, ja w tym miejscu chciałbym się z wami pożegnać. Mam nadzieję, że wam się podobało, że obejrzycie kolejne odcinki. Ja zaraz sprawdzę, jak to się nagrało i jak to wygląda. Tymczasem do zobaczenia i na razie.